mordy, jestem oczywiście Ugal. W dzisiejszym odcinku, nie wiem, czy wam pokażę, czy... Ale w każdym razie w dzisiejszym odcinku pokażę wam 5, dokładnie 5 fajnych aplikacji, które myślę, że bardzo umilą wam życie. Tak więc zaczynamy. A, i jeszcze jedno. Przed tym, kiedy zaczniemy, możecie pamiętać o tym, żeby zasubskrybować mi kanał, by macie czerwony przycisk, ponieważ wtedy nie przygotowuję was żadne nowe filmy. A uwierzcie mi, że myślę, że są fajne, tak więc... Zostawcie jeszcze łapkę w górę, komentarz. Dwie obowiązkowe rzeczy, po prostu tak, subskrypcja, która też jest, myślę, że obowiązkowa. No i co? Zaczynamy. No, tak więc jak widzicie, mamy tutaj na naszym pulpicie 5 aplikacji, które w dzisiejszym odcinku wam po prostu pokażę. Pierwszą z nich jest dosyć dziwna aplikacja, która służy do tego, żeby się przewietrzyć. I to w dosłownym znaczeniu tego słowa, ponieważ jeżeli sobie w nią wejdziemy, uruchamia nam się ona, od razu mówię, że ten film nie jest w żaden stopniu sponsorowany, to mamy takie coś, Pocket Fun Simulator. No spoko. Play dajemy. I mamy sobie teraz wybrać wiatrak. Ja nie jestem fanem różowego. Kiedyś byłem, ale już... Znaczy, różowego, fioletowego, chciałem powiedzieć. No, ja nie jestem tego fanem tego koloru, dlatego sobie troszkę przewijam. Myślę, że taki wiatrak może być... Co ja w ogóle robię? Dobra, tak więc ja go wybieram. I mamy teraz tutaj w sumie 3 przyłączniki. Przy czym pierwszy jest off, drugi jest 1, a trzeci to menu. Możemy sobie znowu wejść do menu. Aha, to jest znowu wybór wiatraka, ja sobie oczywiście wybieram ten. I uwaga, przełączamy sobie z off na on. Dobra. Klikam sobie w jedynkę. Uwaga. Przyspieszę teraz. I to nie ma mnie chłodzić, tak? Dobra, w takim razie jeszcze raz kliknijmy w tą dwójkę, może coś ciekawego się tutaj stanie. O ludź! Co się tutaj stało? Jakby to wibrowało. Dobrze, tak więc to jest dosyć dziwna aplikacja, która służy do tego, żeby po prostu się przewietrzyć, tak jak mówiłem. I nie działa ona, nie działa. No, bo ani grama mnie nie przewietrzyła, oczywiście to jest wszystko bekowe, słuchajcie, nie, to taka aplikacja w ogóle nie ma prawa bytu, jak wy myśleliście, że jeżeli dojrzeliście, myśleliście, że to jest prawda, to mieliście totalny błąd. Dobra, słuchajcie, tak więc bez przedłużenia przejdziemy do kolejnej aplikacji. Dobra, idziemy dalej, nie przedłużając. No, tak więc tak jak mówiłem, przechodzimy sobie do kolejnej aplikacji, którą możecie kojarzyć z kilku różnych filmów znanych youtuberów w pokroju Blowka, Freeza, no i generalnie kilku różnych innych ciekawych youtuberów. Może też Citroxa trochę. No, ale bez już przedłużenia, wchodzimy sobie w tą aplikację, czyli tą drugą już. Nazywa się Spin the He, nie jestem dalej przyznać, bo tylko 3 kropek, ale jej znaczek to jest po prostu spin. Dobra, tak więc sobie z nią wchodzimy. I mamy takie coś. Okej, czyli to po prostu mamy sobie dodać nową, nie wiem, znaczy to jest pewnie to koło. Dodajemy sobie nową. Na środeczku myślę, że będzie git. Aha, na środku sobie wybieramy. I teraz możemy dodać tytuł naszemu kołu. Ja dodam tytuł. Filmik. Na razie teraz musimy tutaj wpisać, co chcemy, żeby się tutaj znajdowało. Ja na przykład wpiszę tak. Jeżeli się zastanowicie, co właśnie teraz robiłem, to aktualnie ustawiałem sobie właśnie na takim trochę kole fortuny, tylko że mobilnym, moje kategorie, albo to, co będę po prostu losował. No, tak więc teraz sobie możemy tutaj powiększać tekst, pomniejszać go. Pomniejszymy go sobie troszkę, myślę, że to będzie ok. I teraz damy go o tutaj o wiele więcej. Nie da się tutaj więcej zrobić. Dobrze, zatem dajmy spin. I mamy tutaj, jak widzicie, tak nie. Dobra. Jeżeli teraz wystarczy tylko, że naciśniemy to spin i koło nam automatycznie stosuje to, co jakby nam, co mamy zrobić. Nie, no dobra, nie ważne. Słuchajcie, i właśnie, i do czego to służy? W ogóle pytaliśmy, dobra, ale po co mi to? No właśnie, słuchajcie, chodzi o to, że takie właśnie koła można z nimi robić fajne rzeczy. Na przykład, nie wiem, wpisujcie sobie tam na to... Nie wiem, czy kojarzycie filmy Freeza, tam on właśnie pokazywał na kole fortuny różne ciekawe challenge i właśnie do tego można to stosować, kiedy nie chcemy się zajmować miejsca po prostu olbrzymim kołem fortuny. Aplikacja, myślę, że naprawdę jest przydatna, fajna, przy okazji bardzo, bardzo zabawna i myślę, że no i dosyć prosta. Trochę dużo nam zajęło czasu, tak więc ja już nie przedłużam i przechodzimy do kolejnej aplikacji, którą jest... Gra. Tym razem
Będzie to gra. Tak więc, co to za gra? Nazywa się Rise Up. Oczywiście żadna z tych aplikacji nie jest sponsorowana, tak jak już mówiłem i będę to mówił, powtarzał do końca, nawet jeżeli się będziecie pytać w komentarzach, to będę tak mówił. Naprawdę nie jest to sponsorowane. A właśnie, piszcie komentarze, bo bardzo mało piszecie komentarzy i... No jakby tak... Powiem tak, ja bardzo lubię, kiedy piszecie komentarze, chętnie na nie odpowiadam, chętnie serduszkuję, tak więc piszcie, bo... Bo po prostu fajnie mi się je czyta, fajnie mi się z wami rozmawia. Tak więc napisz jakiś fajny komentarz. Nie wiem, może widać elo albo... Nie wiem, albo cokolwiek, byleby nie hej. No. Tak więc wchodzimy sobie w tą aplikację Rise Up. Czyli wszedłem. I co tutaj będziemy robić? Ładuje nam się. 2000 years later. Dobrze, a kiedy nam się już załadowało, pokazuje nam się takie coś. Balonik? Balonik. Balonik! Balonik! Chyba nie działa. Dobra. Dlatego słuchajcie, mamy tutaj wielki kwadrat na środku, w którym jest jakiś trójkąt. Ja sobie w niego kliknę i wtedy chyba mi się rozpocznie gra. Tak więc pokażę wam, o co w tej grze chodzi. Chodzi mi o to, że mamy taką tutaj kropkę, którą dzięki której bronimy naszego balona. Jeżeli jakaś biała kreska dotknie balona, to znaczy jakiś biały element dotknie balona, to wtedy on się właśnie przebija. I trzeba to zrobić tak, żeby właśnie nam się ten balon nie przebił. No, tak więc gra polega właśnie na tym i trzeba po prostu naszego balona chronić. Jest to dosyć trudna gra i naprawdę wymaga dużo precyzji, żeby się to wszystko powiodło. To była gra numer, znaczy to była aplikacja chyba numer 3, a my teraz przejdziemy już do kolejnej, którą będzie kolejna gra. I w sumie do końca tego odcinka będą już gry. Kolejną grą jest Color Bump 3D. Też swoją drogą bardzo fajna gra. Grałem w nią przez dłuższy czas, kiedy ją testowałem. Naprawdę mega mi się fajnie w nią grało. Krótko mówiąc, polega ona na tym, żeby naszą kuleczką, która to jest, dotykać tylko rzeczy, które są w jej kolorze. I zaczynamy tutaj. Mamy poziom 49, nie, wcale nie grałem tak dużo, nie, to wcale nie moja wina, że to jest aż taki wysoki poziom. Dobra, szukaj. No to proszę, to była gra, która jest przedostatnią aplikacją w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ta aplikacja spodobała, bo mi osobiście się ona bardzo podoba. I przechodzimy już do kolejnej, którą jest znany, bardzo popularny aktualnie Helix Jump. Grają w nią najpopularniejsi youtuberzy oraz dużo, naprawdę dużo osób. Polega ona, krótko mówiąc, na tym, żeby skakać piłką i nie trafić na innego koloru pola. Aktualnie mam poziom 21 i chodzi w niej o to, żeby tą żółtą kulką, która właśnie sobie skacze po tych żółtych stopniach, nie trafić na stopnie o kolorze pomarańczowym. Dlatego też spróbujmy to zrobić. Przechodzimy sobie, ja pamiętaj, nie, ja nie zginę jednak. Tak jak widzicie, akurat teraz mi się udało i zdobyłem poziom 22. No i co, słuchajcie, to była ostatnia gra w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się film podobał. No i co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się film podobał, tak jak mówiłem. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Dajcie koniecznie łapkę w górę oraz piszcie komentarze, ponieważ większość komentarzy na tym kanale, które wypiszecie, ja odczytuję, a nawet wszystkie, większość z nich dostaje serduszka oraz jeszcze większa część z nich odpowiedzi. Tak więc jeżeli chcecie, napiszcie komentarz, będzie mi mega miło. Zostawcie oczywiście też łapkę w górę, subskrypcję, to co już mówiłem. Żegnam się z wami. Do zobaczenia jeszcze w kolejnym filmie. Trzymajcie się.